Witam Was serdecznie po raz szósty w mojej małej kuchni Big Fat Daddy, blog kulinarny, w którym staram się Wam pokazywać, w jaki sposób ja robię poszczególne potrawy. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak robię chleb. Ostatnio robiłem rogaliki i obiecywałem, że taki odcinek kiedyś nadejdzie, że Wam pokażę według jakich składników, z jakiej receptury, w jakich proporcjach ten chlebek się robi. I dzisiaj ten odcinek nadszedł, więc serdecznie Was wszystkich zapraszam. Pieczenie chleba to wbrew przekonaniu wcale nie jest jakaś niesamowicie trudna sprawa. Ja do mojej receptury potrzebuję mąkę żytnią do wypieku chleba, mąkę pszenną. Daję jej proporcji pół na pół, czyli pół kilograma jednej i pół kilograma drugiej. Będziemy potrzebowali cukier do roztworu drożdży, żeby drożdże nam fajnie urosły. Sól, mleko, tak samo do drożdży oraz woda, którą będziemy później podlewali ciasto i zagniatali. Standardowo, jak ostatnio przy pieczeniu rogalików, do mojej miseczki wsypałem drożdże, odrobinę cukru, odrobinę mąki oraz dolewam letniego mleka. Całość rozmieszam oraz, tak jak ostatnio, przykrywam całość szmatką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 15 minut do wyrośnięcia drożdży. W międzyczasie, jak wyrastają mi drożdże, odmierzę sobie odpowiednią ilość mąki pszennej oraz mąki żytniej. Ja robię pół na pół, z takiej mieszanki wychodzą mi średnio 2-3 chleby, zależnie od tego, jak duże je robię. Daję mniej więcej połowę jednej oraz połowę drugiej. O. Jak słyszycie w tle, włączony jest piekarnik, a to właśnie przez to, że żeby było szybciej i nie czekać, żebym nie musiał czekać tych 15 minut na to, aż drożdże mi urosną, nagrzewam zawsze piekarnik do około 50 stopni Celsjusza. No i wkładam je tam i one mi fajnie wyrastają. Tak samo później robię z ciastem już wyrobionym pod chleb, do wyrastania też wkładam do piekarnika i przez to nie muszę czekać standardowych 45 do 60 minut, a z reguły wyrasta mi to w 30 minut wszystko. Drożdże już mi fajnie wyrosły, o, więc zabieramy się do przygotowywania ciasta na chlebek. Wsypuję wszystko, jakiś czas podlewam wodą i mieszam moją mąkę z solą, drożdżami i wodą tak długo, aż powstanie taka konsystencja, którą można fajnie ugniatać. O. Woda musi być letnia, nie może być zimna. Czemu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Musi być ciepła i tyle. Można oczywiście cały czas wszystko mieszać ręcznie, ale ja tutaj mam swojej przecudnej urody urządzonko, które bardzo idealnie mi w tym pomoże. I mieszam tak długo, aż uzyskam ciasto takie, które można spokojnie zagnieść. Ciasto mieszam około 5 do 10 minut. Tak wymieszane ciasto przykrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce. U mnie standardowo, tak jak wcześniej mówiłem, jest to piekarnik nagrzany do około 30 do 50 stopni. Normalnie w kuchni powinno to ciasto wyrastać około 45 do 60 minut. Natomiast myślę, że u mnie już po 30 minutach będzie to tak, jak należy. Ciasto na chleb już mamy wyrośnięte. Zobaczcie, jak ładnie wyrosło. Normalnie fantastycznie. I teraz to ciasto wyrzucę na
taką dużą deskę podsypaną mąką. Troszeczkę ją wyrobię. Ciasto też podsypuję mąką, żeby go fajnie wyrobić. I jedziemy z tematem. Ciasto tak długo wyrabiamy i podsypujemy mąką, aż przestanie się kleić do rąk. I aż będzie to już fajnie wyrobione, fajne, delikatne. O, już się nie klei do rąk. Proszę bardzo. I takie ciasto możemy teraz sformować na blaszki. Ja nie wiem, mi z tego wyjdzie może. I takie gotowe ciasto przekroję sobie na kilka części, z których uformuję później chleby. No, myślę, że trzy. I trzecie ciasto. Taki większy chlebek z tego wyjdzie. Wkładam w taką keksówkę wyłożoną papierem do pieczenia. I tak samo jak resztę odstawiam w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Chlebek, jak widać, już mi fajnie wyrósł. I teraz przedstawieniem do piekarnika, który nagrzewam do 250 stopni. Posmaruję go mlekiem, przez co nabierze właśnie fajnego kolorku. Piekarnik mam już na temperaturę 250 stopni i wkładam moje chlebki do piekarnika na około godzinę. O, zobaczymy. Chlebki wyszły fajne, pachnące, skórka troszeczkę się przypiekła, ale to nic. Nic się złego nie dzieje. I ostygnął to. Spróbuję przełożyć na deskę i sprawdzimy, jak wyglądają. No to, moi drodzy, nadeszła ta chwila, kiedy sprawdzamy, jak wygląda chlebek. Skórka, tak jak mówiłem, się odrobinę przypiekła, ale przecież to nic złego się nie dzieje, bo skórki można nie jeść. A zapewniam wam, że mimo wszystko, że jest skórka przypieczona, to ona będzie bardzo fajnie chrupiąca. Chleb jest gorący, więc jeszcze kroił go nie będę, ale możecie uwierzyć mi na słowo, że on jest naprawdę fantastyczny. Już jadłem parę razy ten chlebek. Tu jestem, halo, halo, kamerzysta, tu jestem. Już jadłem parę razy ten chlebek i jest naprawdę fantastyczny, więc klikajcie łapki w górę, dawajcie komentarze. Być może ktoś robi coś inaczej, być może ja robię to źle i poprawicie mnie, jak powinienem robić, żeby było lepiej. I klikajcie lajka na moim fanpage'u. Serdecznie wam dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Muszę wam pokazać, jak wyglądają w środku. Smacznego.